Witam bardzo serdecznie w takim krótkim poradniku do nieoficjalnego patcha. Często dostaję pytania, jak ustawić zamki overlordsowe, jak ustawić duże ataki, jak ustawić średnie ataki, czy jak ustawić na przykład milion na start, żeby boty miały, więc tu już na to wszystko odpowiadam. Zacznijmy sobie od zamków na Overlordzie, żeby zamki były ustawione, trzeba ustawić dwie opcje. W opcji A i V ustawić kostek zamki Overlords i do tego w opcji A i C ustawić kostek AI overlords beta. Nie patrzcie na tą opcję poniżej, ponieważ to jest taka inna opcja, którą, której ja używam przed do trybu obronnego wilka. Więc jak sobie pobierzecie, dam też link w opisie do pobrania albo można wejść po prostu na Discorda i tam też będzie link w, na kanale overlords. I wtedy tej opcji nie będziecie mieli, ponieważ to jest taka dodana właśnie do odcinków. Więc tutaj wtedy ustawiacie sobie tą opcję i wszystko powinno działać. Będziecie mieli wtedy zamki overlordsowe. I teraz przechodzimy do miliona żeby mieć milion tak jak ja mam na odcinkach to wystarczy wejść w zasoby początkowe i wybieramy opcję Overlord Challenge. I dokładnie wtedy będziecie mieli to samo co ja mam na Battle royalach, czyli będziecie mogli ustawić 8 botów będziecie mogli każdemu z nich dać milion. Czy tam jeszcze wybrać sobie inne to chyba jest opcja 700 tysięcy 500 tysięcy 100 tysięcy co będziecie tam dokładnie chcieli. I jeśli chodzi o ataki to chodzimy tak przeciwnicy komputerowi i tu wiadomo, tutaj można też ustawiać dużo innych tam opcji, mądrzejsze budowanie i tam jakieś zwiększona prędkość rekrutacji, ale najważniejsze, żeby ustawić te ataki, to przede wszystkim tak. Trzeba też zwiększyć limit ataku do 3000. I druga sprawa to jest yy, tak, najważniejsza opcja. Zwiększenie liczby dodatkowych jednostek. Na tym trzeba się skupić, ponieważ to zwiększa te wszystkie ataki, co sprawia, że te boty robią naprawdę te duże fale. Czyli na przykład jak mamy. 100 jednostek to jest załóżmy pierwszy atak. To następny będzie właśnie ten duży, już takie 800 jednostek, i będą wtedy zwiększać o 250 i z każdym tym atakiem będzie taka coraz większa fala. A jak chcecie na przykład mieć te ataki, które ja mam ustawione na Battle Royale, gdzie te ataki są takie częstsze, to wystarczy wtedy ustawić 75 i to będzie dokładnie to samo. Możecie sobie ustawić różnie, a jakbyście nawet chcieli na tej opcji takiej, jakby ala standardowej. To wystarczy, że ustawić jakieś 5, i wtedy możecie zobaczyć, że automatycznie to się odznaczy, bo to są po prostu te standardowe, jakby ustawienia w grze. A tutaj dzięki temu możecie sobie je zwiększać, czy tam co chcecie robić. Ale jeśli chodzi o te duże, to trzeba mieć na 250, a jeśli chodzi o te średnie, które użyłam do. No to trzeba na 75 i wtedy wszystko będzie działało tutaj sobie możecie sami jeszcze kombinować to są te cztery najważniejsze opcje i to są też te cztery pytania które ja najczęściej tam widziałem więc mam nadzieję że nie odpowiedziałem jeśli macie jeszcze jakieś inne pytanie związane z twierdzą czy czymś co używam czy do nieoficjalnego patcha to dajcie znać w komentarzach, na pewno postaram się odpowiedzieć, a jak będzie potrzebne, to nagram coś jeszcze, jeśli będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, że pomogłem, więc to by było na tyle. Widzimy się jutro o 10 z kolejnym filmem. Trzymajcie się. Na razie.